Cześć kochani, witajcie w kolejnym Q&A. Dziś odpowiem na wasze pytania i to jest pierwsza z dwóch części, bowiem zadaliście tak dużo pytań, że nagram dwa filmy z odpowiedziami na wasze zresztą niezwykle kreatywne pytania i nie po raz pierwszy zaskoczyliście mnie niesamowicie. Jestem pod wrażeniem tego, co w ogóle chcecie o mnie wiedzieć oraz tego, jak bardzo jesteście kreatywni i na wasze pytania odpowiadam naprawdę z ogromną przyjemnością. Jeżeli nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytanie, to znaczy, że kiedyś już na nie odpowiadałam w starym Q&A, tudzież poruszyliście temat, czy też zapytaliście o temat, którego ja poruszać na YouTubie nie chcę. Także zaczynamy od pytania pierwszego, od X Karoliny. Gdybyś miała wybór wyjechać i mieszkać za granicą, gdzie byś zamieszkała, gdybym miała mieszkać gdziekolwiek poza Polską, byłyby to Stany Zjednoczone. Aneta, czy zrobisz spotkanie z widzami? Myślę, że w końcu tak, zrobię takie większe spotkanie w Gdańsku, większe w sensie dla większej liczby osób, bo zdarza mi się spotykać, tak jak ostatnio spotkałam się z widzką Anią, z pojedynczymi widzami, z którymi wcześniej nawiążę fajny kontakt i takie spotkania są dla mnie najbardziej komfortowe, ale takie większe spotkanie myślę, że w końcu dojrzeje do tego i je zorganizuję. Słuchaj Natasza, co najbardziej lubisz w Berlinie? Najbardziej lubię różnorodność tego miasta, to, że wspaniale łączy się w nim historia z nowoczesnością, to, że sztuka uliczna tam jest tak rozwinięta, to, że jest tam tak właśnie artystycznie, że jest dużo luzy, że można być sobą i przede wszystkim, że jest wszystko dla każdego. Można znaleźć i tańsze restauracje i bardzo wykwintne drogie na światowym poziomie. Tak samo i ze sklepami, z zakupami, z miejscami, które można zwiedzać i niesamowite galerie i fantastyczne muzea, naprawdę pełno wszystkiego dla każdego. Za to kocham właśnie to miasto. Tęcza nad miastem. Czego w życiu się boisz? Jakie masz fobie? Czego nie lubisz robić, a musisz? Teraz już nie boję się praktycznie niczego, może poza chorobą i śmiercią bliskich osób, ale nie myślę o tym jakoś obsesyjnie. Nauczyłam się żyć odważnie, chociaż kiedyś bałam się naprawdę bardzo wielu rzeczy i zanim zaczęłam nagrywać na YouTubie, naprawdę nie uwierzylibyście, jak bardzo byłam nieśmiała. Tak, tak było głównie jak byłam dzieckiem, jak byłam w podstawówce, w szkole średniej. Nastąpiła taka ogromna przemiana mojej osoby, wyszłam ze swojej strefy komfortu, teraz już wiem, że tak to się nazywa, wtedy jeszcze nie wiedziałam. Ale generalnie no nie boję się niczego i zmieniłam w sobie właśnie to. Przez wiele lat pracowałam nad tym, żeby się nie bać, a miałam z tym problem. Czego nie lubię robić, a muszę? Nie lubię robić opłat, nie lubię robić tych wszystkich przelewów, nie wiem czemu. Nie lubię wszelkiej roboty papierkowej, nie znoszę wystawiać faktur, chociaż większość faktur wystawia mi księgowa, ale zdarza się tak, że ja muszę coś wystawić i nie lubię tego robić, dlatego nie mogłam być księgową. Jeżeli chodzi o prace domowe, to nie lubię wyciągać naczyń ze zmywarki, nie lubię układać i segregować ubrań, w ogóle nie znoszę zmywać, dlatego właśnie też mam zmywarkę. Czegoś się nie lubię robić, a muszę? Tak to chyba wszystko. Raczej w pozostałych rzeczach zawsze staram się znaleźć coś pozytywnego i nawet jak coś średnio lubiłam, to też to polubiłam. I też tęcza nad miastem pyta, jakie mam dziwne przyzwyczajenia, nawyki. Może troszkę dziwne jest to, że lubię jedzenie, które jest słodko-słone. Już jako mała dziewczynka odkraiłam sobie gruby plaster sera żółtego i smarowałam go słodkim dżemem truskawkowym. To w ogóle najlepsze połączenie ever i po dziś dzień lubię czasami tak zjeść. Bez chleba. To była taka kanapka na samym serze. Sama to wymyśliłam. To nie jest tak, że gdzieś to zobaczyłam i coś. Generalnie lubię dziwne jedzenie, niewiele rzeczy mnie obrzydza, jeżeli chodzi o takie produkty spożywcze, czy potrawy i dania. To jest może dziwne, a czy mam jakieś inne dziwne nawyki? No to chyba by trzeba było zapytać osób z członków mojej rodziny, z którymi na co dzień przebywam i którzy mnie obserwują, ale raczej chyba nie mam. Dominika Mider, najpiękniejsze miejsce, w jakim byłaś w Polsce. Uważam, że polskie góry są przepiękne. Generalnie Polska jest przepiękna i pełna
bardzo magicznych miejsc i wartościowych, ale najpiękniejszy nieskromnie jest moim zdaniem Gdańsk, jestem lokalną patriotką i uważam, że moje miasto jest piękne, pełne pięknej historii i poza tym, że są tutaj wspaniałe zabytki, to też miasto bardzo dynamicznie się rozwija, jest pełne nowych inwestycji, takich zachwytów architektonicznych i to jest wspaniałe, że właśnie to się przeplata stare z nowym, podobnie tak zresztą jak w Berlinie, chociaż Berlin ma zupełnie inny klimat. Gdański jest taki bardziej nadmorski, turystyczny, no i Gdański jest wspaniały, bo mamy dostęp do wody, którą kocham. Także tak. Kolejne pytanie. Tęcza nad miastem, jaka jesteś w związku, zaborczo uległa, unosisz się w nerwach, czy jesteś ostoją spokoju, czy często kłócisz się z mężem, czy raczej łagodzisz konflikty. Oboje jesteśmy dość wybuchowi i uparci, więc zdarza nam się kłócić, ale szybko się godzimy i myślę, że to jest najważniejsze i to jest wspaniałe i na tym powinien polegać dobrze dobrany, funkcjonujący związek. Nie znam ludzi, którzy się w ogóle nie kłócą. Gdybym takich znała, to byłoby to dla mnie dziwne. W każdym razie ja jestem wybuchowa, mój mąż również. My szybko uzewnętrzniamy swoje emocje, co jest fajne, bo między nami nigdy nie ma niedomówień. Minusem jest to, że czasami może za bardzo się pokłócimy, ale z drugiej strony wyrzucanie z siebie emocji na zewnątrz uważam, że jest najzdrowsze dla naszego zdrowia psychicznego, dla naszej równowagi, to jest fantastyczne, bo tak jak szybko wyrzucamy te emocje, tak bardzo szybko wracamy do porządku dziennego, jesteśmy zadowoleni, pogodzeni, tak jak mówię, to jest najważniejsze. Oczywiście są takie konflikty wywołane przez mojego męża, czy tam zapoczątkowane, które ja łagodzę i tak samo on bardzo często łagodzi coś, co ja tam gdzieś zaczynam, jestem zapalnikiem, ale generalnie super się dogadujemy i poza tym, że jesteśmy małżonkami, to jesteśmy też przyjaciółmi i to jest fantastyczne i pierwszy raz tak mam w ogóle w swoim życiu. Marcelina, czy chciałabyś zamieszkać w domu w ciągu najbliższych lat, czy wolisz mieszkać w bloku? Tak, chcemy zamieszkać w domu, chociaż jako singielka przez wiele lat, znaczy singielka zanim założyłam swoją rodzinę, wydawało, znaczy nie to, żeby mi się wydawało, ale miałam takie marzenie, żeby mieszkać w apartamencie dwupoziomowym z ogrodem na dachu i był czas, kiedy szukałam takiego lokum. No a teraz, kiedy poszukiwaliśmy przez długi czas właśnie nowego miejsca, w którym mielibyśmy całą rodziną zamieszkać, to doszliśmy do tego, że dom jest po prostu dla nas idealny przy naszym stylu życia, przy tym, co lubimy, jak wygląda nasz każdy dzień i myślę, że przeniesiemy się do domu i odkąd podjęliśmy taką decyzję, to nie mogę już, słuchajcie, wytrzymać. Także tak to już jest. Dreams of Medicine, co najbardziej cenisz w życiu? Trzy wartości, czy boisz się śmierci? Zacznę od drugiego. Nie, w ogóle nie boję się śmierci, w ogóle o tym nie myślę. Ja już mówiłam, że nauczyłam się żyć odważnie, nie myślę na takie tematy, bo żal mi na to czasu i energii. Życie w lęku jest okropne, bo doświadczałam go przez wiele lat. Lęk blokuje i jest najgorszym doradcą i bardzo wiele nam odbiera, tak uważam. A trzy najbardziej to, co w życiu cenię, takie trzy rzeczy, to jest na pewno miłość, bliskość drugiego człowieka, miłość do przyjaciół, w ogóle do życia, taka pasja, można powiedzieć, że to jest taka druga wartość, żeby żyć z pasją, żeby cieszyć się z każdego dnia, z tego, co mamy, doceniać to, co mamy, nie skupiać się na tym, czego nie mamy i zazdrościć, nie daj Boże, tylko właśnie taka pasja, docenienie i też wartością, którą bardzo cenię w swoim życiu i też u innych ludzi, to jest lojalność. Ja jestem lojalna i do moich przyjaciół, i też byłam zawsze do moich pracodawców, teraz jestem do kontrahentów i myślę, że to jest wartość już w tych czasach unikatowa, bo ludzie się stali dość fałszywi, interesowni, idą tam, gdzie jest im wygodniej, gdzie dostaną więcej pieniędzy, czy coś z tego mają i zapominają o swoich zobowiązaniach co do na przykład aktualnego pracodawcy czy kontrahenta i to jest naprawdę bardzo słabe, ja tego nie lubię, także lojalność to jest coś, co bardzo sobie cenię. Hania, bez czego nigdy nie wyjdziesz z domu? Generalnie bez telefonu, bez kluczy, bez prawa jazdy, dokumentów do samochodu, kluczyka do samochodu i kart płatniczych. Tak, to na pewno. Jaki jest twój największy cel na ten rok? No jest ich kilka. Nie wiem, który bym chciała, mogłabym określić mianem największego, naprawdę nie wiem. Ale naprawdę ambitnie podchodzimy z mężem do tego roku.
Jakie buty lubisz najbardziej? Pyta Olwa. Najbardziej lubię szpilki, dodają mi pewności siebie, czuję się w nich najbardziej kobieco. I tyle. Po prostu buty na obcasie najbardziej ze wszystkich, chociaż w płaskich butach też oczywiście chodzę. Czy w weekendy, czy w luźniejsze dni, ale najlepiej czuję się właśnie w butach na obcasie. Czy masz ze swoimi córkami wspólną pasję? Pewnie, że mam. My bardzo lubimy generalnie wspólnie się bawić. Lubimy podróżować przede wszystkim. Całą rodziną lubimy podróżować, lubimy sobie robić różne wycieczki, czy jednodniowe, czy wyjazdy. Uwielbiamy parki, rozrywki. To jest pasja całej rodziny. Wszyscy się tam zamieniamy, znaczy wszyscy my dorośli się zamieniamy w dzieci. Jeżeli chodzi o takie codzienne życie, to ja najbardziej lubię się z nimi bawić klockami Lego i Barbie. I jako, że w moim dzieciństwie ja nie miałam tak wielu akcesoriów dla Barbie, chociaż miałam wujka w Ameryce, więc kilka fajnych rzeczy miałam, ale nie miałam aż tylu fantastycznych akcesoriów, co mają moje dziewczyny, czyli domki, samochody, rowery, zwierzęta, pełno ubranek, kuchnie, wanny, w ogóle baseny. I ja bardzo lubię im to kupować, to jest takie trochę moje, wiecie, niespełnione z dzieciństwa i cały czas lubię się bawić Barbie. No i co, lubimy razem wychodzić na spacery, żyjemy bardzo aktywnie, tak. Także dużo mamy takich rzeczy, które lubimy robić razem i też w gry lubimy grać różne. Karolcia, z czym sobie w życiu nie radzisz, a w czym odnosisz swoje własne małe sukcesy? Zacznijmy od sukcesów. Jeżeli chodzi o sukcesy, to największe moje sukcesy to są moje sukcesy macierzyńskie. Jak patrzę na nasze dzieci, które się dobrze uczą, są wspaniałe dla innych ludzi i reprezentują sobą takie dobre wartości, które dla nas są ważne, no to ja uważam, że to jest ogromny sukces. Wychować dzieci właśnie pełne empatii, o wysokiej inteligencji emocjonalnej, mądre, to jest największy sukces i dla mnie sukcesem też jest to, że nauczyłam się w życiu być odważna i to też pociągnęło za sobą kolejne rzeczy, takie jak założenie firmy, odejście z bardzo fajnej firmy i fajnego stanowiska, ryzykując co nieco, ale tak naprawdę idąc ku jeszcze lepszemu, ku niezależności i z tego jestem bardzo, bardzo dumna. I chciałabym też swoją firmę rozwinąć, żeby jeszcze mieć większe poczucie dumy, bo ja teraz jestem działalnością jednoosobową, ale myślę już tak o rozwoju, o tym, żeby zatrudnić jeszcze kilka osób, ale zobaczymy, jak to będzie. Z czym sobie w życiu nie radzę? Nie ma takich rzeczy. Jak sobie w życiu z czymś nie radziłam, a uwierzcie mi, że nie radziłam sobie z wieloma aspektami życia, to pracowałam nad sobą tak długo, aż zaczęłam sobie radzić. Także aktualnie nie ma chyba takiej rzeczy. Może to, że czasami jestem zbyt nerwowa, wolałabym, no też to cały czas robię, pracować nad sobą jeszcze bardziej tak, żeby nad tymi emocjami też pracować. Jeszcze tak mocniej. Co było twoją największą zmorą w dzieciństwie? Nieśmiałość, która mnie blokowała i hamowała przed wieloma rzeczami. Ulubione miejsce w Gdańsku, Natalcia, mamcia pyta. Takich miejsc mam bardzo dużo, ale te takie najkochańsze są związane z wodą i to jest kilka miejsc obok morza, zatoki, blisko wody. Mamy kilka takich swoich miejsc, które z mężem co jakiś czas odwiedzamy i tam sobie rozmyślamy, rozmawiamy na poważne tematy. Stocznia, kocham też klimat stoczni i też tam często przebywamy sobie, czy większą ekipą, czy sami. Gadamy, spędzamy miło czas pod chmurką. No i też okolice Motławy generalnie. Bardzo lubię restauracje, które mają widok na wodę. Woda to mój żywioł i uwielbiam pływać. I w zeszłym roku też spełniliśmy swoje marzenie, kupiliśmy motorówkę i ta motorówka też sprawia, że oglądanie Gdańska z innej perspektywy wody nabrało jakby nowego wymiaru. Ja się w moim mieście zakochałam jeszcze raz od nowa, chociaż wcześniej też pływałam, ale teraz tak fantastyczne trasy poodkrywaliśmy, że jestem lokalną patriotką i kocham moje miasto. Tak. Ewa, czy kiedyś byłaś samotną mamą? Tak, był taki czas, że byłam sama z moją córeczką. Edith, czy masz swój ulubiony kraj, miejsce, które uwielbiasz i do którego często wracasz? My często wracamy do Niemiec, ale to nie tylko ze względu na to, czy coś lubimy, czy jakieś tam nasze prywatne zamiłowania, ale też ze względu na kwestię zawodową mojego męża. Chętnie bym wracała jeszcze do Włoch, do Grecji. Gdybyśmy mieli taką możliwość, to na pewno byśmy częściej latali. Tak, ale
Generalnie lubimy wracać do wielu miast w Polsce, takich jak Poznań, Toruń, Łódź. One zawsze nas czymś nowym zaskoczą i bardzo lubimy je zwiedzać. Czy uważasz, że Polska jest dobrym krajem do prowadzenia własnej działalności? Nie. Uważam, że prawo nie sprzyja przedsiębiorcom, że jest bardzo wiele utrudnień. Niestety, jak nie ma się dobrych doradców, ja mam na przykład świetną księgową, mój mąż mi też pomaga ze wszystkim, bo on naprawdę się zna, jest biegły tam w tych wszystkich prawach, zagwozdkach, paragrafach i tak dalej. Gdyby nie moi doradcy, to nie wiem, czy bym prowadziła teraz firmę, bo kiedyś już prowadziłam firmę i nie miałam tak dobrych doradców i było mi bardzo ciężko jako działalność jednoosobowa. To jest naprawdę no coś niezwykle trudnego, a prawda jest taka, że jak zaczyna się rozwijać swoją firmę i ludzi się zatrudnia, to jest jeszcze ciężej, bo opłaty są już w ogóle kosmiczne. Także tak, firmy jednoosobowe w Polsce mają trudno, ciężko się prowadzi u nas firmę. Czy wybielam czymś zęby? Tak. I będzie film na ten temat, gdzie poznaję swojego męża. Kosmocholiczka pyta. Poznaliśmy się zawodowo, a potem się okazało, że mamy sporo wspólnych znajomych. Ile was kosztuje wycieczka do USA? Czy sporo trzeba odłożyć? Nie pamiętam, ile dokładnie wydaliśmy, ale sporo. Generalnie nasz wyjazd nie był w ogóle zaplanowany w sposób rozważny. My bilety do Stanów kupowaliśmy 2 dni przed odlotem, więc zapłaciliśmy naprawdę dużo. Tak samo było z noclegami. Podróż po Stanach, jak już jesteście na miejscu, to kupowanie biletu nawet w dniu wylotu to już nie są takie wielkie koszta, aczkolwiek można sobie zorganizować dużo taniej wyjazd, ale tutaj potrzeba czasu, trzeba zrobić to z wyprzedzeniem, kupić w dobrej cenie przede wszystkim bilet, bo najdroższe jest tak naprawdę podróż do Stanów, no i wcześniej trzeba załatwić wizę, pojechać do konsulatu, to wszystko to są wasze pieniądze, a później w samych Stanach można zjeść i bardzo tanio, i bardzo drogo, i spać tanio, i drożej, także Stany są pod tym względem niesamowite, bo bez względu na to, jaki typ wycieczki lubicie, czy wybierzecie, to dla każdego coś tam się znajdzie. Także konkretnie nie pamiętam, jaka to była kwota, ale wydaliśmy naprawdę dużo pieniędzy przez to, że nie byliśmy dobrze zorganizowani. Marta, Olu, jesteś tak pozytywną osobą, dającą energię innym, dziękuję bardzo, to jest dla mnie najlepszy komplement. Czy miewasz czasami gorsze dni przysłowiowego doła? Nie mam gorszych dni, ale mam gorsze na przykład kilka godzin, jak się gorzej czuję, czy mam migrenę, czy dostanę okres, albo nie wiem, z kim się pokłócę, albo ktoś mnie wkurzy, albo mi coś w firmie nie wyjdzie, to dosłownie szybko się denerwuję, tak jak wam mówiłam, u mnie szybko przychodzą emocje, ale też bardzo szybko się nakręcam na to i pilnuję tego, żeby te złe emocje odeszły. Także gorsze dni u mnie się nie zdarzają, ale gorsze kilka godzin oczywiście jak najbardziej. I tak jak mówię, bardzo dbam o to, żeby szybko, szybko to zażegnać. Jak zamierzasz urządzić swoje nowe biuro? Biury już jest częściowo urządzone w bardzo prosty sposób. Białe biurka, czarne, takie krzesła z ekoskóry, wygodne, biurowe. Do tego będzie rogóweczka, będzie taki kącik na spotkania, rogówka i tyle. Białe ściany, minimalizm, jak najmniej takich rozpraszaczy. I ostatnie pytanie. To już było. Gdzie planujesz następny wyjazd za granicę? To będą albo znowu Niemcy, albo Francja. Dobra, to jeszcze jedna rzecz, którą masz zawsze w torebce, no to o tym już mówiłam, mówiąc o tym, bez czego nie wychodzę. I kolejne odpowiedzi będą w drugiej części, także zapraszam was serdecznie. Dziękuję kochani za wszystkie pytania, które zadaliście, za to, że byliście ze mną i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!